Yo, siemaneczki, ziomki, z tej strony Alanek i dzisiaj zapraszam was do odcinka, gdzie będę robił, odpowiadał po prostu na pytania od was, bo niedawno zrobiłem filmik, który nie chce się połączyć, bo tak po prostu jest, więc bierzemy się za odpowiadanie pytań. Litkas Mistrz zapytał się, kto dodał mnie do twojej grupy na Facebooku? No nie wiem, ktoś na pewno. Binka, jaka jest twoja ulubiona piosenka? Mike Posner, Arctic Pilony Base. Link do tej piosenki zostawię pod spodem, jeśli chcielibyście po prostu ją posłuchać sobie, bo czemu nie? Barty Forty zapytał się, co byś zrobił, gdybyś miał pod wszystkimi filmami. Ile to jest za? 100 tysięcy lajków i 0 dislajków, pewnie bym się cieszył. Ale potem bym tak mówił, kurde, jak ja muszę być dobry, żeby nie mieć dislajków? Bo każdy dobry youtuber ma dislajki, a wiecie, jak nie mam dislajków, mam 100 tysięcy lajków, to chyba coś nie kamam, tak? No, dziwny trochę, bym się zdziwił, ale bym się cieszył. Ja wyobrażam sobie siebie za 10 lat. Siemaneczki, ziomki, z tej strony Alanek i dzisiaj właśnie skończyłem pracę, dlatego kręcę dla was filmik o tym, że praca jest fajna i jej nie lubię, bo nie chcę być śmieciarzem. Tak siebie wyobrażam właśnie za 10 lat. To ogólnie pytanie było zadane przez Trelewele. No, więc przechodzimy do pytania od Kameleon. Kim chciałeś zostać w dzieciństwie? Pozdrawionek, pozdrawiam cię wzajemnie, Kamil. Kim chciałem zostać w dzieciństwie? To nie myślałem tak o tym bardzo. Potem, jak tata właśnie gadał o tej piłce nożnej, potem się zaczęła ta właśnie cała akcja, gdzie wyleciałem do Anglii i zacząłem grać w tą piłkę, co wtedy chciałem być. I przez całe życie chcę być piłkarzem, tak? Zawsze to chciałem, zawsze to kochałem. I no, piłkarzem raczej. Olivia04 zadała pytanie. Czy masz dziewczynę? Nie będę miał, nie mam. Czy nie będę miał w bliższym czasie oczywiście, a może nigdy, bo ja jestem brzydki i nikt mnie nie lubi. Ja się zmieniłem, kiedyś byłem fajny, ale już nie jestem, jestem głupim debilem i każdy mnie hejtuje. Słowa mojej byłej koleżanki. Wojciech, następca pogromcy pierwszych. Jakie kreatywne imię, naprawdę, kurde. Wow, daj like od razu za te kreatywne imię. Cola czy Pepsi? Kiedyś było Pepsi, bo niebieskie opakowanie zawsze mieli. Było fajne, taka etykietka niebieska, ja uwielbiałem niebieski. Ale teraz jest Coca-Cola, bo mi bardziej smakuje. Wojciech, następny pogromcy pierwszych, znowu zadał pytanie. Manchester United czy Manchester City? Mam nadzieję, że United. Chelsea. Ewelina Rynkowicz. Satyra? Arytas. Tak, Satyra. Tylko, że od tyłu. Satyra. Other Girl zapytała. Cześć Alan. A nie, to nie jest pytanie. Dobre, następne przez Other Girl. Vans czy Nike? Nike. Sprite czy Cola? Cola. Zima czy lato? Lato. Miłość czy przyjaźń? Przyjaźń. Facebook czy YouTube? YouTube. Wiktoria Brodawka. Co będzie, jeśli jednorożcowy jednorożec zrobi jednorożcową kupę i ten jednorożec, ale nie ten jednorożec, tylko ten tamten jednorożec ma przyjaciela jednorożca, nie tego, tylko tego jednorożca. No ten tamtego, no tego tamtego, no ten tego, ale nie tego, tylko tamtego, no nie tego, tamtego po lewej. No. Jaroś99 zapytał, Mountain Dew czy Mountain Dew? Mountain Dew. Sniper czy support? Nie wiem, od Zakaman. Ziemniaki czy mięso świniorożca? Mięso świniorożca. Chipsy czy chrupki? Chipsy. Kebab czy chicken getsy? Kebab. Ser czy szynka? Ser. Nintendo czy Sega? Nintendo. Sikanie czy kupa? Spanie! Sąsiad mi przyjechał, fajnie. Nagrywamy dalej. Ficzko! Rufi! Julia Kowalska zapytała się, po jakim czasie twoi rodzice dowiedzieli się, że nagrywasz na ET? Dowiedzieli się, no ja im od razu powiedziałem. Nagrałem parę filmików i im po prostu powiedziałem, że nagrywam i tyle. Sławek, czy wiedziałeś, że UK jest na pierwszym miejscu w Europie w jedzeniu gotowego i
jedzenia. Więc tak widziałem, że to jest, bo to po prostu widać, idziesz na ulicy i widzisz to, że jedna osoba jest. To prawda, że długo czasu spędzają w ogrodzie. Tak, bardzo dużo czasu spędzają w ogrodzie, tam zapraszają tam sąsiadów i inne takie, fajnie tam siedzą, jakieś ciepło, to fajnie można naprawdę odpocząć, bo jest naprawdę fajnie, mega. Ulubiona zabawa z dzieciństwa, pyta się Klaudia Musiejuk. Ulubiona zabawa z dzieciństwa to było właśnie, bo ja miałem bardzo dużo Hot Wheelsów, nawet nadal mam, po prostu ustawianie korków. Wstawiałem samochodzik ze samochodzikiem, za samochodzikiem. Jakie fajne długie korki robiłem. Taka zabawa z dzieciństwa. Co cenisz w ludziach? Też się zapytała Klaudia Musiejuk. Hajs. O, następne z takich szybkich pytań. To czy to? Zapytała Wiktoria Brodawka. Pies czy kot? Pies. Frytki czy hamburger? Hamburger. Płatki zwykłe czy musli? Płatki zwykłe. Fiszka czy piłka? Piłka. Jogurt czy mleko? Mleko. Mięso czy ziemniaki? Mięso. Dzień czy noc? Dzień. Magic. PL zapyta, czekasz na paszkę? A ja bym miał nie czekać! Całe życie chodzi o czekanie, tak? Czekasz aż umrzesz. Takie życiowe. Wojciechko PL zapytał się, chciałbyś mieszkać w Polsce? W przyszłości? Nie. Wolałbyś mieszkać w Polsce czy w Anglii? W Anglii. Zapytała Patrycja Godlejewska. Julia Kowalska zapytała, jak długo masz zamiar nagrywać na YouTube? Aż umrę! Zobaczmy się z ludzi. Jedna albo druga. Ewka Pękalska zapytała się, czy planujesz iść na studia? Planuję iść właśnie na media, czyli kręcisz tam, robisz filmiki, green screeny, edytowanie filmików, graphic design, czyli graficzne te, robisz banery, inne takie, to jest fajne, na to właśnie chcę iść na studia. Damian Nowak, kiedy się spotkasz z Damianem, chodzi ci o ciebie czy o mojego brata? Jeśli chodzi ci o mojego brata, to na wakacje do niego lecę na Islandię, będzie fajnie, nie mogę się doczekać. Pozdrawiam kochanego braciszka, subujcie jego kanał, link pod spodem zostawię. Czy nagrywasz? Jaką kamerą, aparatem? Oczywiście ludzko, ja tego nie odpowiem, bo wszystko jest w opisie kanału. Jeśli chcecie takie właśnie techniczne pytania albo odpowiedzi na te pytania, wszystko jest w opisie kanału. Wszystkie rzeczy, których używam, softbox, tripod, czyli statyw, gorillapod, aparat, wszystko tam jest pokazane, znaczy napisane, co używam i inne takie, no. Pepe the Best zapytał, na jakiej grasz pozycji w klubie? Ja gram albo środek, albo prawa, lewe, skrzydło. Gdybyś miał być gwiazdą na jeden dzień, kim byś chciał być i dlaczego? Ja chciałbym być tą gwiazdą na niebie, bo one są fajne i ich jest dużo, a że one są w kosmosie, to bym też próbował. I ja lubię takie gwiazdy. Patryk się zapytał, jak to robisz, że jesteś ładny? No wiesz, jest taki coś jak na przykład makijaż i podkład i kurde eyeliner i wszystko, którego nie używam. Nie używam, naprawdę nie używam, nie. Maciej Herbert się zapytał, od kiedy grasz w piłkę nożną? Gram w piłkę nożną odkąd przyjechałem do Anglii, bo tam to właśnie, nie wiem, jakoś tak zacząłem, czyli prawie 10 lat temu. Wciunia, Chan i Ola Wiśniewska zapytały podobne pytania, ile masz lat i kiedy masz urodziny. Nie będę tego odpowiadał, bo już tego to odpowiadałem, ale jeśli chcecie zobaczyć info, to jest wszystko w opisie kanału, naprawdę ja tam się rozpisałem, wszystkie detale napisałem tam, więc najpierw zanim zapytacie coś, to sprawdźcie po prostu opis i jak nie znajdziecie nic w opisie, to wtedy możecie zapytać. Umy zapytała, kojarzysz niektórych widzów, tak? Kojarzę niektórych widzów. Ewelina Nowaczewska zapytała, twoje ulubione miasto lub kraj? USA, Ameryka. Juhu. Więc ludziska, ogólnie to ja nagrywam, nie wiem ile ten Q&A będzie trwać, ale ogólnie nagrywam przez 27 minut, więc zaraz mi się aparat wyłączy, więc będę musiał się streszczać. I tutaj zakończam nasze Q&A. Jeśli chcecie takie cotygodniowe Q&A, że na przykład pod koniec każdego tygodnia będzie Q&A, to mogę tak zrobić, tylko napiszcie w komentarzach, czy chcecie. I równie dobrze napiszcie jeszcze jedno pytanie tam, żeby było na następny tydzień. Więc ludziska, tutaj zakończam nasz odcinek. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza, subskrypcji i no. Takim cudem kończymy ten odcinek. Babua.